witam was wszystkich bardzo serdecznie w mundurze, w kolejnym e-kazecie. Z tej strony Lykosia, czyli Druhna Mira, jak wolicie. Dawno nie nagrywałam w mundurze, a ostatni filmik chyba był jeszcze z zielonym sznurem, ale jak już wiecie, nie posiadam go, ponieważ w moim życiu szykują się duże zmiany. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy o problemach, jakie mogą pojawić się w zastępie, ponieważ dużo z was prosiło mnie o taki właśnie filmik. Mam tutaj pytania, które pisaliście mi na Instagramie. Jeżeli mnie nie posiadacie na Instagramie, link do niego będzie w opisie. Szykuję się tam do live'a, który prawdopodobnie pojawi się już na dniach, już niedługo. A tymczasem przechodzimy już do sedna sprawy. Tak więc, jak dobrze wiecie, każdy z nas posiada problemy. I są to zupełnie różne problemy w zależności od tego, ile mamy lat. W chwili, kiedy w waszym zastępie pojawia się jakiś problem, albo przychodzi do was mała harcerka lub harcerz z prośbą o pomoc, to na pewno nie możecie go wyśmiać, tylko waszym zadaniem jest go wysłuchać i zrozumieć ten problem oraz zastanowić się, jak możecie mu pomóc. Tymczasem większy kłopot jest wtedy, kiedy grupa osób przestaje się w jakiś sposób dogadywać, ponieważ coś się dzieje. Tak więc na pierwszy ogień weźmiemy nieśmiałość dziewczyn lub chłopaków. Jako ZHR będę miała problem z mówieniem o tym z perspektywy chłopców, więc jeżeli bym używała żeńskiej formy, to sorry. W chwili, kiedy dziewczyny są nieśmiałe i nie wiesz, jak je zachęcić do współpracy i tak dalej, to przede wszystkim możecie wykonać kilka gier, które sprawią, że się bardziej ośmielą. Możecie się dobrać w pary, a następnie postawić te pary twarzą do siebie. Jest taka gra jak lustro, czyli jedna osoba wykonuje gesty, a druga je powtarza. Łącznie z głupimi minami. Jeżeli to nie zadziała, to teraz możecie wykonać taką grę, że nadal jedna osoba stoi i zawiązujecie jej oczy, a druga natomiast dmucha na przykład na dłoń. O tak. I w ten sposób ta osoba, która ma zawiązane oczy, ma za zadanie ruszać tą częścią ciała, na którą jest dmuchany wiatr. To sprawia, że po pierwsze integrujecie się, a po drugie dużo więcej nabieracie pewności wobec siebie samych. Inny problem jest, kiedy na przykład zastępowa albo zastępowy jest najmłodszy i się stresuje. Słuchajcie, jeżeli o to chodzi, to się nie martwcie. Nie bez powodu zostaliście wybrani na lidera. Jeżeli już posiadasz ten brązowy sznur na ramieniu, to on jak najbardziej usprawiedliwia cię do tego, żeby wydawać komendę. W ten sposób też nie bój się w jakiś sposób właśnie wydawać poleceń, ale też nie możesz spocząć na laurach. Jeżeli na przykład trwa pionierka, to brązowy sznur nie jest od tego, żeby leżeć na materacach, a reszta ma harować. Jeszcze kolejny problem jest, kiedy zastęp nie dogaduje się z zastępowym. I słuchajcie, tutaj powiem wam metodę, która może zadziałać w przypadku wszystkich innych problemów typu zazdrość, jakaś kłótnia, coś co nam nie pasuje w drugiej osobie w zastępie. Możecie napisać list. To brzmi śmiesznie, ale tak, jeżeli na przykład macie problem z jedną harcerką czy harcerzem, i to nieważne, czy to jest szeregowy, zastępowa, zastępowy czy inny. Sorry, mój kot. No chodź! No chodź, no chodź! I wytypowujecie w ten sposób list, w którym nie agresywnie, ale delikatnie mówicie o tym, co wam w tej osobie przeszkadza. Jeżeli o to chodzi, to mój zastęp kiedyś napisał do mnie list, że przeszkadza im pewna moja wada, ale zrobiły to bardzo delikatnie i podkreślały co chwila, że mnie kochają, że nie chcą tego robić, ale że one już nie mogą. I słuchajcie, czytając ten list razem przy tych dziewczynach, zrozumiałam, że muszę zmienić swoje zachowanie. I fajnie, żebyście w tym liście zawarli fragment o tym, co ta osoba może zrobić, żeby się zmienić. Czyli na przykład, strasznie mnie wkurza twoja dezorganizacja, ale możemy ci pomóc prowadzić zeszyt, w którym będziesz zapisywać rzeczy po kolei, które musisz wykonać. Albo to jest bardzo niepoważne, jak się obrażasz, więc jeżeli coś ci w nas nie pasuje, to nam mów na bieżąco, ponieważ jest nam bardzo przykro, kiedy ty przestajesz się do nas odzywać. Innym problemem jest, kiedy na przykład posiadacie w zastępie 7 osób, a wasze druhny czy druhowie bez powodu nie przychodzą na zbiórki. I na przykład na zbiórce drużyny czy zastępu, co gorsza, jest was 2 plus zastępowa, czyli 3. I słuchajcie, w tym wypadku warto zacząć pisać wiadomości o zbiórkach do rodziców. Oczywiście po wcześniejszej rozmowie. Że jeżeli dziewczyny są niepoważne, to proszę bardzo, będziemy wytypowywać wiadomości do rodziców. Ale pamiętajcie też, że harcerstwo jest dobrowolne, czyli wcześniej warto się zapytać, czy na pewno chcesz być harcerką. Bo jeżeli nie, to droga wolna, pamiętajcie. Nie można trzymać takiej osoby w harcerstwie bez jej chęci i tak dalej. Więc tak, jeżeli ta osoba chce być dalej harcerką, ale nie przychodzi na zbiórki, bo jest na przykład leniwa, to proszę,
wysyłam wiadomości do rodziców, żeby rodzice przywodzili druhny na zbiórki. Jeżeli to dalej nie działa, to wtedy trzeba wytypować kolejną rozmowę, znowu porozmawiać, dlaczego tak się dzieje i właśnie całą najlepiej grupą, całym zastępem powiedzieć, że to zachowanie mi w tobie nie pasuje. Innym problemem jest, kiedy druhny czy druhowie cały czas korzystają z telefonów. I słuchajcie, tutaj fajnym pomysłem jest więzienie dla telefonów. To jest na przykład taki mały koszyczek czy skrzyneczka, do którego przed zbiórką wasi podopieczni wrzucają wszystkie sprzęty elektroniczne, jakie mają. Jeżeli słuchawki tą osobę rozpraszają, to też. I tym sposobem, jak już te wszystkie telefony tam się znajdą, to kładziecie to w jedno miejsce i tego nie dotykacie za wszelką cenę. I to tyczy się również twojego telefonu, drogi zastępowy, droga zastępowa. Jeżeli cały zastęp, to cały, czyli telefon przełożonego też tam ląduje. Kolejny problem to jest to, że czasem macie dylemat z tym, jak wybrać na inną funkcję druhne czy drucha, czyli na przykład kogo wybrać na proporcowego, albo kogo na kronikarkę, na fotografa i tak dalej. Sądzę, że nie da się wybrać od razu na pierwszej zbiórce z nowym zastępem funkcji, ale jeżeli jesteś zastępową, to na podzastępową powinnaś wybrać kogoś równie odpowiedzialnego. Ta decyzja powinna być podjęta wspólnie z kadrą. Jeżeli oczywiście nie masz absolutnie pomysłu na to, kto może być twoją podzastępową czy podzastępowym, to kadra w podjęciu takiej decyzji powinna ci pomóc. Natomiast jeżeli chodzi o kronikarkę czy proporcowego, to sądzę, że możecie zadać pytanie, kto jest na tyle odpowiedzialny, żeby notować, co się dzieje w trakcie zbiórki zawsze, albo po zbiórce, albo po prostu z biegiem czasu zauważyć, kto najbardziej zasługuje na ten proporzec, tak? Czyli kto powinien się nim opiekować. Tak więc tutaj już zdaje się na waszą intuicję, sądzę, że po tej drobnej podpowiedzi będziecie sami wiedzieć, kto powinien jaką funkcję mieć. Kolejny problem to to, kiedy podopieczni nie słuchają zastępowej czy zastępowego. Tak więc sądzę, że wtedy nic nie szkodzi zaprosić na zbiórkę osobę z kadry, czyli na przykład przyboczną, i poprowadzić zbiórkę. Wtedy osoba z kadry może zwrócić uwagę. A jeżeli nie chcecie tak radykalnych sposobów wprowadzać, to sądzę, że warto poprowadzić kominek, że usiądziemy i po prostu powiecie wprost. Słuchajcie, ja też jestem człowiekiem i jest mi strasznie przykro, jak się mnie nie słuchacie. I jeżeli tak będzie dalej, to ja was zostawię. Czasami jesteśmy w stanie zarazić na coś tylko ostrymi słowami. I pamiętajcie, że jeżeli pojawia się jakikolwiek problem, trzeba ze sobą rozmawiać, bo brak rozmowy to jest właśnie największy problem. Tak więc tu jest tylko kilka przykładów z tych, których wy mi napisaliście. Jednak spróbowałam się wrzucić wszystko do wspólnego worka. Ale jeżeli byście mieli dalej problem z zastępem, pamiętajcie, że jest ktoś taki jak kadra. Kadra jest od tego, żeby przyjść wam zawsze, drodzy zastępowi i zastępowe, z pomocą. Ona nie jest po to, żeby tyrać was i ścigać za plany pracy, lecz właśnie przyjść i wam pomóc, jeżeli wy macie jakiś problem z tym. Tak więc, tymczasem kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem czuwajcie w uśmiechu, trzymajcie się zdrowo i cześć!